Witam wszystkich bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Zapraszam do wspólnego studiowania Pisma Świętego, a dzisiejszym tematem będzie stworzenie, a moralność. Mam na imię Konrad, a ze mną dzisiaj są Maksymilian, Andrzej i Janusz. Zanim rozpoczniemy dyskusję, chciałbym, abyśmy skłonili nasze głowy do modlitwy razem z Andrzejem. Ukochany nasz Ojcze, Ty nas stworzyłeś, wszystko nam dałeś i ten umysł i myśli wszelkie. Chcemy Cię prosić o to, abyś Duchem Twoim Świętym rozjaśnił nasz umysł, gdy będziemy pochylać się nad tymi słowami, które są zawarte w dzisiejszym temacie. Chcemy Cię prosić o to, abyś szczególnie błogosławił wszystkich słuchaczy, wszystkich internautów, abyś błogosławił ich rodziny, ich problemy. Panie, wspieraj ich w radościach i w smutkach. Tak bardzo Cię o to prosimy. W drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Proszę, odpowiedzcie na pierwsze pytanie. Czy lubicie zakazy jakiekolwiek, które Was dotyczą? Oczywiście nie. Nie. Czy są jakieś zakazy, które lubicie? Zakaz pracy w święto. No to jest zakaz albo i prawo. No. No. Również zakaz palenia tytoniu, dlatego że mnie nie dotyczy. No właśnie. Ale że nie muszę cierpieć z powodu tego, że ktoś spali. Tak, tak, bo zakazy, które nas nie dotyczą, często są dla nas pomocne, ale które nas dotyczą, no już uderzają jakby w naszą wolność. Nie sądzicie? Tak, szczególnie jak trzeba wolno jechać, a tak pusta droga i w ogóle żywej duszy na niej. Jasne. A proszę powiedzcie mi, co zrobić z sytuacją z Edenu, kiedy jest Adam, Ewa, jest ogród Eden i drzewo poznania dobra i zła i nagle wśród tego pięknego raju mamy zakaz. Otwórzmy proszę Księgę Rodzaju, 2 rozdział, wersety 16 i 17 i zaraz sobie na ten temat porozmawiamy. Rodzaju 2 rozdział, 16 i 17. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Czyli mamy wyraźny zakaz. Jak to rozumieć? W raju? Kwestia jest taka, że to nie tyle był zakaz, co ustalenie prawa własności. Kto ma prawo i do czego i czym dysponować. W tym przypadku Pan Bóg chciał nauczyć tą pierwszą parę ludzką, co to jest prawo własności i chciał nauczyć, że są pewne rzeczy, które należą do właściciela, a są pewne rzeczy, których właściciel udziela innym, aby nimi rozporządzali, czyli je użytkowali. To jest temat ciężki, bo jak nauczyć dziecko, że ma nie wkładać palcy do gniazdka elektrycznego? Prawda? No ja nie wiem. Ja w każdym razie musiałem to tego doświadczyć i to jeszcze... Ale już nie byłem taki mały. Takie... Miałem dwa fajne druty miedziane, takie grube. I tak najpierw jeden włożyłem, potem drugi włożyłem i to jedną ręką nic. A potem mówię, no to spróbuję dwa włożyć, prawda, jak to będzie. I wtedy już wiedziałem, że to kopię. Rozumiem. No ale pokopało trochę i przestało. Na szczęście nic się wielkiego nie stało. No tak, ale to już było po szkodzie. Ale przed, jak to zrobić, no nie jest to łatwe zadanie na pewno. Teraz już jest łatwiej, bo jest różnicowo prądowy, a więc wyrzuci, jak jest takie zdarzenie dziecko robi. Aha. Ale rzeczywiście ja kiedyś elektrody wkładałem i tak mnie też dobrze oświeciło. Także jesteśmy tutaj tą samą drogą. No tak. Chłopcy mają te same pomysły. No, bo niektórzy sugerują na przykład, że nas, adwentystów, którzy tak bardzo zwracają uwagę na dekalog, na 10 przykazań, gdzie co rusz też mamy pewne zakazy bądź nakazy. Można to oczywiście w inne słowa ubrać, no ale jednak w pewien sposób są to nakazy i zakazy. Ograniczają nas, naszą wolność, że a wy adwentyści to przykazania to was ograniczają, bo przecież jesteśmy wolni w Chrystusie.
Ale widzimy, że już w ogrodzie Eden było pewne prawo, tak jak już było wspomniane, które coś no, rozgraniczało. Tak? Czy było to ważne? Czy nie lepszy byłby świat, gdyby Bóg nie dał takiego drzewa poznania dobra i zła? No, to samo pytanie można by zadać, czy nie byłoby lepiej, gdyby nie było alkoholu, narkotyków, papierosów, czy jeszcze innych rzeczy, które tak notabene ludzie sobie stworzyli sami z roślin, przepięknych niektórych. Natomiast jest pewne ograniczenie, jeśli myślimy tymi kryteriami. W momencie, gdy dziecko ma zakaz, szczególnie malutkie, jak jeszcze nie ma takich doświadczeń, dlaczego ono nie ma wkładać, rodzic mu zakłada, zabrania dotykać, czy albo rękę do ognia wkładać? Chce uchronić bezwzględnie. Nawet jest taki zakaz, często rodzice stosują, że jak tam dotkniesz, to klapsa dostaniesz. No, często już nie stosują, bo jak już dotknie, to się poparzy. Albo tam innych okolicznościach. Ale Pan Bóg chciał i pragnie naszego szczęścia. No bo czym jest tak naprawdę zakaz, czyli dekalog? Pierwsze przykazania mówią o tym, jak Boga wielbić, a inne mówią o relacjach międzyludzkich. I czemu to wszystko służy? No, abyśmy byli szczęśliwi. No bo jeśli będziemy mieli bardzo dobre relacje z Bogiem i z ludźmi, no to jak będziemy mieli z Bogiem, z ludźmi, no to ze zwierzętami już nam łatwo pójdzie, prawda? No bo co jeszcze tam stoi? No, no nie ma większego, jakichś innych relacji nie ma. A więc to Pan Bóg chce, żebyśmy byli zadowoleni, szczęśliwi, bo to są te elementy, gdzie my łapiemy szczęście. A powiedzcie proszę, w raju Eden, kiedy człowiek miał świetną budowę fizyczną, świetnie wykorzystywał swój umysł, nie było żadnych złych warunków środowiska, środowisko było doskonałe. Czy Adam i Ewa byli zależni od Boga? Czy potrzebowali w ogóle Pana Boga w takich doskonałych warunkach? Bo ta zależność, czy ona była, czy tylko my jej doświadczamy w naszym upadłym świecie? Proszę. Oczywiście, że Pan Bóg im był potrzebny, dlatego że musimy zdać sobie sprawę, że Adam i Ewa po stworzeniu mieli w swoim umyśle pewną pustkę. I dopiero ta pustka mogła być zapełniona wiedzą, którą dostarczał im Pan Bóg. I te spotkania, o którym mowa w drugim rozdziale, że Pan Bóg odwiedzał ich w ogrodzie Eden, to były spotkania, w którym uczyli się od samego Pana Boga. Uczyli się świata, który ich otacza i spraw, które im były potrzebne. Więc bez nauki niczego nie ma. W tym przypadku ta nauka była dostarczana naprawdę w przyjazny i właściwy sposób. Ja myślę, że jeszcze człowiek potrzebował Boga do tego w ogóle, żeby istnieć. Bo jak się okazuje, z trzeciego rozdziału jeszcze było jedno szczególne drzewo w ogrodzie Eden. Było drzewo żywota. I od spożywania tych owoców prawdopodobnie zależało ich życie. No, czy inaczej mówiąc, od Boga zależało ich życie. Czy on ich obdarzył tym życiem, on go mógł przedłużać, dawać nieskończoność, ale mógł go też zabrać. Bo to były jego stworzenia. To była jego własność, człowiek. On go własnymi rękami zrobił, ulepił. Zgadza się. Tu nie było żadnego ale. Jesteś przeze mnie zrobiony i musisz być mi posłuszny. Pan Bóg zrobił tak wspaniale, że nie musisz, ale możesz. A jak będziesz posłuszny, to ja ci będę to wynagradzał. Zgadza się. Paweł, apostoł, pisał do Tymoteusza, że jedynie Bóg ma nieśmiertelność. I przez to życie też Pan Bóg, tak jak powiedziałeś, no, przedłużał im to życie, a kiedy zgrzeszyli, no to postawił aniołów, żeby już przypadkiem nie spożywali tych owoców. Więc widzimy, że jeśli Adam i Ewa, doskonali ludzie w doskonałym środowisku, potrzebowali Boga, to ileż bardziej my, tak? Zgadzacie się z tym? Tak. No dobrze. Szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie to nasze życie jest tak nic takie kruche. Przecież mamy tyle wynalazków wspaniałych, które mogą się w każdej sekundzie przeciwko nam obrócić i zabrać tam życie.
No właśnie. Proszę, otwórzmy psalm setny. Psalm setny. I tam werset drugi i trzeci możemy przeczytać, chociaż cały psalm jest piękny. Psalm setny, wersety 2-3. Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. No właśnie. Pan nas stworzył i do Niego należymy. Czy w takim razie, jak się to ma wobec tej naszej wolności? Czy mamy prawo decydować sami o sobie? Czy to prawo ma Bóg, który nas stworzył? Właściwie to mamy prawo, bo Pan Bóg je nam dał i za to trzeba Boga wielbić, że jest tak niesamowicie kreatywny i odważny. Bo to, do czego doprowadza grzech, to trzeba przyznać, że Pan Bóg jest odważny w tym swoim, w tej decyzji, jaką dał człowiekowi, ale On nie chce mieć istot, które Mu służą nie z miłości. Ale my mamy właściwie jeden wybór. Nam się wydaje, że my możemy wybrać Boga albo Go nie wybrać. Ale jak nie wybierzemy Boga, to mamy przeciwnika Jego. I nie mamy innej drogi. I my właściwie jesteśmy w tym miejscu, gdzie my możemy wybrać albo jednego, albo drugiego. Mhm. Zobaczmy też na inny aspekt stworzenia. Stworzenia w kontekście moralności. Adam dwukrotnie nazwał swoją żonę. W drugim rozdziale nazywał ją mężatką. Jest to hebrajskie słowo isha, czyli rodzaj żeński od słowa mąż, mężczyzna, ish. Natomiast w trzecim rozdziale nazwał ją Ewa, od hebrajskiego słowa żyć. Tak? Dająca życie dokładnie. Więc jeśli wierzymy, a wierzymy, przecież w sprawozdanie biblijne, że mieliśmy jednych rodziców, Adama i Ewę, to zachodzi pytanie, kim jesteśmy wówczas my, braćmi i siostrami? Jak wy na tę kwestię patrzycie? I już pomijam teraz kwestię w Kościele, ale w ogóle ludzi jako całość. Myślę, że przykład taki koronny to jest ten, który będziemy może tam troszeczkę później o nim rozmawiać. Jezus, jak opowiadał, kto jest twoim bliźnim. A więc to jest osoba, o której Żydzi uważali, że to jest podczłowiek. Samarytanin, tak? Tak. Samarytanin, jemu nie należy pomóc. Jego trzeba omijać dużym łukiem. A jak jeszcze chory, to może, nie daj Boże, nie mówię trędowaty, ale mówię chory jakikolwiek, no leżący. Omijał go dużym łukiem. I tu pokazuje nam sam Jezus swoim przykładem, kto jest dla nas bliźnim. Ale wiecie, to jest niesamowite, że jak się pojedzie w różne miejsca świata i wchodzi się do społeczności wierzących, to cieszyć się można, że takim braterstwem. Wiecie, to jest coś przepięknego. A jeszcze piękniejsze jest to, jak śpiewają jedną wspólną pieśń, każdy w swoim języku, na tą samą melodię. To jest przepiękne doświadczenie, czego każdemu bym życzył. No szkoda, że to tylko w takich określonych sytuacjach, bo Bożym zamiarem było, żeby tak było tylko, zawsze. Prawda? W każdej sytuacji, żebyśmy odczuwali to swoje więzi, swoje braterstwo. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że grzech się tak rozpanoszył, że te różnice między nami poczynił dosyć duże, bardzo często. I że mimo wszystko się trochę różnimy, ludzie między sobą. Jakieś okoliczności, środowisko, warunki życia spowodowały to, że człowiek jeden wykształcił się w tę stronę, inni w taką stronę, prawda? I kultura, i sposób życia powodują to, że się trochę różnimy, ale dobrze jest pamiętać, że wszyscy mamy wspólne korzenie, wspólnych przodków i że faktycznie nie ma powodów, żebyśmy się mieli nie kochać, nie lubić przynajmniej, szanować. Mhm. Ponieważ pochodzimy z tego samego źródła. I to w dodatku jeszcze jest, jeżeli sobie uświadomimy, że w tym naszym braterstwie jesteśmy stworzeni na obraz Boży.
To zobowiązuje. Bóg w swojej jedności pokazał taki wspaniały ideał, że my go możemy naśladować przez całą wieczność. Mhm. I mamy do czego dążyć. I zawsze będziemy mieli cel przed sobą, a nie za sobą. Zgadza się. Proszę Andrzej, a potem tak. Przeczytam jeden werset. Pan Jezus poszedł jeszcze dalej, bo nie nazwał tylko mówiąc o tych bliźnich, ale mówiąc o tym, że wróg to jest twój bliźni, za którego masz się modlić. Mhm. To jest naprawdę piękne coś, co możemy zobaczyć i życzyłbym każdemu i sobie przede wszystkim, żeby mógł i potrafił kochać wszystkich ludzi. No, to jest szczytny cel. Zobaczmy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju i tam wersety od 26 do 28, bo tam zobaczymy właśnie między innymi to, o czym wspomniałeś, Januszu, to podobieństwo do Pana Boga i zaraz sobie porozmawiałem też, na czym ono polega. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyzny i niewiastę stworzył ich. No właśnie. Ten obraz... Podobieństwo, w czym się odzwierciedla. Czy jeszcze, porozmawiamy sobie może na początku o Adamie i Ewie, a potem zobaczymy, czy to ma też odniesienie do dzisiejszej sytuacji. Adam i Ewa, w czym byli podobni do Pana Boga? No przede wszystkim byli podobni do Niego pod względem zarządzania. Dlatego, że tu jest dokładnie powiedziane, że powierzono im zarządzanie i to nazywamy w teologii szafarstwem. Mianowicie im powierzony został ogród, a następnie w dalszej kolejności zwierzęta, świat roślin, aby tym zarządzali, aby to użytkowali tak, jak podobnie jak Bóg by to zarządzał, czyli w Jego imieniu jako właściciela. I to jest to pierwsze podobieństwo. Mi się takie jak podobieństwo kojarzy w tej chwili, tak to sobie poukładałem, że jak Bóg był my, tak człowiek jest my. A często o tym zapominamy. I historia ludzkości do dzisiaj jeszcze powoduje to, że często się kobiety uważa jako coś dodatkowego albo mniej ważnego. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś myśli? No na pewno też wolność. Wolność, to o czym już powiedzieliśmy, Bóg jest wolny w swoich decyzjach. Zobaczmy na zwierzęta. Czasami tak słyszę, że dlaczego Pan Bóg stworzył nas z wolną wolą? Lepiej jakby nas zaprogramował i bylibyśmy chociaż szczęśliwi. Ale Pan Bóg już zrobił takie istoty. Stworzył zwierzęta. One oczywiście też mają jakąś tam małą namiastkę wolnej woli. Załóżmy taki kot raz przyjdzie, żeby go pogłaskać, a raz nie przyjdzie, prawda? Nie. Z psem już jest gorzej, łatwiej go wytresować. Jakąś tam namiastkę mają, ale to jest jedynie namiastka. Pewnie jest szczęśliwy, jak poje. No pewnie tak. Instynkt. W przypadku ludzi wolność, prawda? Którą też Bóg posiada. Czy jeszcze jakieś cechy? Niektórzy uważają, że człowiek podobny jest do Boga swoim wyglądem, ale osobiście byłbym ostrożny, żeby tak twierdzić. Podobieństwo jest również w używaniu takiej cechy czy takiego daru, jakim jest mowa na przykład. Bóg słowem wszystko tworzy. Człowiek często słowem wszystko rujnuje. Prawda? Takie dosyć ironiczne to podobieństwo, ale niestety jest takie. Moc słowa. Tak. Kiedy czytamy Rodzaju 5:3, tam czytamy tak. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. To już było, jak wiemy, po grzechu. Kiedy składano ofiary, to jest Rodzaju 5:3. Więc jak to jest z tym podobieństwem?
Jesteśmy my, jako Konrad, Maksymilian, Andrzej, Janusz, stworzeni na podobieństwo Boże? Czy to podobieństwo zostało w pewien sposób utracone? Jak byście to opowiedzieli? Pewnych rzeczy nie wiemy. Możemy się pewnych rzeczy domyślać. Jeden będzie uważał, że jesteśmy posturą może tak jak Bóg podobni, a inni nie, aczkolwiek wiemy, że Bóg jest duchem. I o czym więcej, to jeszcze też nie wiemy. A więc trudno tak rozstrzygnąć tą kwestię jednoznacznie. Tyle, co nam jest potrzebne do tego, żeby zrozumieć Słowo Boże, jest nam objawione. Mhm. Bardzo często jeszcze byśmy powiedzieli, że może jakiś arystokrata, szlachetnie urodzony, dobrze ubrany, wyszkolony, no to jest podobieństwo do Boga, albo jakaś modelka, prawda, elegancka, zgrabna, kształtna, wszystko, ale taki tam jakiś nędzarz, obszarpany, obdrapany, czy nawet owrzodziały może, prawda, jakie to może być podobieństwo do Boga? A tutaj tymczasem w Piśmie Świętym znajdujemy takie teksty, kiedy właśnie wskazują nam autorzy na tych biedaków, na tych nędzarzy, na tych pogardzanych, że to są twoi bracia, to są ludzie stworzeni przez Boga na Jego obraz. Ja jeszcze bym tutaj zwrócił uwagę na to, że człowiek, myślę, tutaj jest przede wszystkim uczyniony w tej płaszczyźnie takich elementów, gdzie może miłować, kochać. To są takie no, kluczowe rzeczy, które wyróżniają człowieka od zwierzęcia albo od innych stworzeń. To są tak, takie... ale to podobieństwo się właściwie kończy na miłowaniu przyjaciół, bo już nie przyjaciół miłować. Ale to grzech spowodował, bo mówimy tak ogólnie, bo jak mówimy o stworzeniu, to był to człowiek doskonały, a więc mówimy o tych podobieństwach i o nich się tu próbujemy zagłębić. No i dlatego myślę, że te elementy wyróżniają człowieka w myśleniu, w podejmowaniu decyzji, czy mówieniu, wydawaniu decyzji, to o czym już Janusz mówił, co można słowem uczynić. No, kluczową rzeczą jest, że należymy do Boga i On uczynił nas własnymi rękami. To jest coś, o czym powinniśmy pamiętać i sobie przypominać, bo to jest niezwykle ważne. Powinniśmy również rozumieć słowo podobieństwo trochę szerzej. Dam przykład. Jest jakiś profesor, który ma swoich asystentów i któryś z nich naprawdę na tyle był w stanie kontynuować myśl, wynalazki, prawda, osiągnięcia pewne naukowe tego profesora, że gdy tego profesora zabrakło, to można powiedzieć, że ten jego wychowanek jest podobny do profesora, który już nie ma. Tak? Mhm. A przecież nie musi być podobny do niego z wyglądu, dlatego że może być niższy, po pierwsze nie jest jego synem i tak dalej, a jest jednak do niego podobny. W związku z tym to podobieństwo ma tutaj raczej szersze znaczenie niż tylko znaczenie fizyczne, a może pozafizyczne. Litościwy. Przecież jak jest mowa o Dawidzie czy o innych, to on, Pan Bóg o nich daje takie świadectwo, że właśnie utożsamia się. Dlatego, że litościwy, miłosierny, dobrotliwy, łaskawy. To są wszystko takie atrybuty, które człowiek może dziedziczyć od Boga, jeśli jest na Jego Słowo otwarty i na Jego działanie. Mhm. Jeśli mówimy w ogóle o istocie, o sobie Boga i podobieństwie, to musimy rozróżnić, że są i przymioty istoty, takie jak wszechmoc, wszechobecność, wszechwiedza, ale i są cechy charakteru. I teraz ciekawe jest to, że Lucyfer, zanim stał się diabłem, albo w tym etapie kiedyś zaczął się stawać, chciał być taki jak Bóg w przymiotach istoty, a nie w cechach charakteru, prawda? Chciał być taki jak Bóg i to oferował Adamowi i Ewie. To nie było złe, co on oferował, że staniecie się jak Bóg, jeśli mówimy o cechach charakteru, prawda? Więc jakie są te cechy charakteru? I teraz tak z życia pomyślcie, z głowy, z własnego doświadczenia, jaki dla was był Bóg? Jak byście go opisali? No, dla mnie bardzo cierpliwy.
bezmiernie i no, taki, no, ciężko to nawet wszystkiego opisać, ale tak niesamowicie miłosierny, litościwy, dobrotliwy. Wiecie, to jest, on swoją dobrocią potrafi do takiego miejsca człowieka doprowadzić, że ty sam jak dojdziesz do tego, jeśli Pan Bóg cię do tego doprowadzi, to ręce ci opadną, jakim byłeś, albo jaki, co sobą reprezentujesz. I no naprawdę, Pan Bóg jest tak dobry, że to się nie da opisać. Jest tak dobry. Przede wszystkim Pan Bóg jest moralny, a następnie praworządny. Jeżeli jakąś regułę ustala, to sam ją przestrzega. W odróżnieniu od ludzi. No i właśnie, jeśli chodzi o tą moralność, bo wokół niej toczy się cała ta nasza dyskusja i jakby zmierzamy do tej właśnie moralności, to musimy podkreślić, że jeśli mamy do czynienia z Biblią, z prawdą, z czymś absolutnym, Bóg jest absolutem, Biblia jest absolutem, to musimy stwierdzić, że i moralność, i zasady, jakimi ludzie się kierują, muszą być absolutne. Jest to może dla nas chrześcijan oczywiste, ale dla wielu ludzi nie jest to oczywiste, ponieważ uważają, że jest wiele prawd, że ty robisz tak i robisz dobrze, ja robię zupełnie inaczej i też jest dobrze. Otwórzmy wspólnie Księgę Kaznodziei Salomona, albo Księgę Koheleta też tak zwaną, 12 rozdział i werset 14. Tam zobaczymy, że istnieje coś takiego jak odpowiedzialność przed Bogiem. Księga Kaznodziei Salomona, werset 14. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. No właśnie. Rób ta, co chce ta, ale... Zapłacić i tak musicie. Zgadzacie się z tym, czy nie? Jest jakieś ale. Tak. Nie, no jest też taka prawidłowość, którzy bardzo dużo ludzi powtarza, że kochaj Boga i miłuj, znaczy i rób co chcesz. To absolutnie nie ma się nijak z tym, co ja mówiłem wcześniej o miłości i o dobroci. I o moralności. I o dobroci Bożej, bo on pokazuje, jak mamy żyć i co mu się podoba. I to, że nam się upodoba zmienić upodobania Boże, to już przekroczyliśmy swoje terytorium. Bo tak często jest, że to owo słowo, które jest tu zapisane, wielu osób próbowało zmieniać i zmieniło i próbuje zmieniać. Natomiast cieszę się, że jest coś takiego jak odkrycie w Qumran, które pokazuje, jak bardzo to słowo jest prawdziwe i wierne i niezmienne i jak bardzo Pan Bóg ma o nie staranie. Zgadza się. A przecież słychać głosy, że Pan Bóg tak naprawdę nie dał wolności człowiekowi, bo powiedział, albo będziesz robił tak jak ja chcę, czyli przestrzegał moich zasad i będziesz żył, a jeśli chcesz robić po swojemu, to ja cię zabiję, zginiesz. Czyli tak naprawdę nie można robić po swojemu, bo wtedy się od razu ginie. No. Przepraszam, ale to jest jakaś fałszywa teza. No nie podaję jej jako prawdziwą, tylko że ludzie tak mówią. No dobrze, ale ja chciałbym, żeby ktoś zacytował mi, że Pan Bóg zabije. Przede wszystkim kwestia jest taka, że Pan Bóg daje wolność postępowania i z tej wolności człowiek korzysta. I każdy człowiek umrze, w związku z tym jest pełna równość w stosunku do tych, którzy są Bogu posłuszni i nie. Ale sprawa sądu Bożego to jest sprawa ostatecznego rozgraniczenia. Ludzi, którzy nadają się, użyję tego słowa, nadają się do wiecznego życia, a ludzi, którzy się nie nadają. I to nie związane jest, że kogoś Pan Bóg zabije, tylko przeselekcjonuje. No tak, ale czy to nie jest niesprawiedliwe, że jedni się nadają, a drudzy nie? Co trzeba zrobić, żeby się nadawać? Urodzić się? Trzeba chcieć. Tak? Tylko i wyłącznie. Nadaje się każdy i nie ma takiej osoby, którą by Bóg stworzył, który by się nie nadawał, dlatego że się w innym domu urodził albo w innej szerokości geograficznej. To jest absolutnie bzdura. Nie ma czegoś takiego, ani takiej prawidłowości, więc nie możemy tak myśleć.
tylko jest dokładnie tak, że każdy jest, może tak inaczej powiem, że jest, Ellen White pisze w pewnym chyba dziele, ja nie pamiętam, już nie umiem powiedzieć w którym, ale jest taki, napisała chyba, jeśli się nie mylę, że w niebie nie będą, jest, będzie wiele miejsc pustych ze względu na to, że nie będzie pewnych osób. Mhm. I w miejscu Chrystusa, w Jego sercu, jest, to miejsce będzie niewypełnione. Tylko dlatego, że tych osób tam nie ma. Nie dlatego, że Pan Bóg ich przeznaczył na śmierć. Bo to jest nieprawda. Pan Bóg nic nie czyni, co mógł zrobić. Wiecie, to jest po prostu coś, co mnie onieśmiela, jak myślę tylko o tym. Wiecie, król, gdy ma pojechać na prowincję, to jest to już olbrzymim wyzwaniem dla króla i taką dobrocią, jaką może wyświadczyć i tak dalej. Ale jeśli byśmy teraz sobie uzmysłowili, czym jest Bóg, On zostawia tą chwałę, tą piękność, to wszystko w niebie, schodzi na ziemię, bierze Jego ciało i w tym padole ziemskim uczestniczy, a później umiera za człowieka, z konsekwencjami, bo liczy się z tym, że mógłby stracić życie na wieczność. Ten bój to nie był tylko jego życie tu ziemskie. A więc jeśli my wiemy, że Pan Bóg taką ofiarę położył i On położył za każdego człowieka, to powinniśmy pamiętać i powtarzać. Dlatego, że nie ma większego cudu na świecie, który my znamy, jaki Pan Bóg uczynił. To jest niesamowite. No ale musimy pamiętać, że Pan Jezus sam w przypowieści opisał, że oddzieli owce od kozłów, więc ta selekcja nastąpi. Ale to jest jako końcowy rezultat, to jest jak wynik tego życia, które każdemu człowiekowi dano. Tak, moralność się wiąże z odpowiedzialnością. Jeżeli ja postępuję tak, to się muszę liczyć z tym, że tego konsekwencja jest taka. A jeżeli postępuje owak, to konsekwencja jest też owaka. I już. Mhm. Ale Łotr na krzyżu pokazuje nam, że nadzieja jest dla wszystkich. Skoro dostał najgorszy wymiar kary, jaki był wtedy znany, krzyż, to był najgorszy, bo to było na pośmiewisko, żeby ludzie widzieli, żeby się nie powtarzał ten grzech i tak dalej. To gdy on znalazł się tam na krzyżu, to za co się znalazł? No święty nie był. Mhm. Ale uwierzył w Jezusa i co się stało? Zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. No i to jest też dla nas nadzieja, dla mnie. No przecież gdyby nie ta jego miłość i łaska, to jakie byśmy mieli szanse? Takie same jak ten Łotr bez Jezusa. No. Z tym, że musimy być tutaj ostrożni, aby nie nadużywać tego przykładu, dlatego że mamy na Golgocie dwóch Łotrów. Mhm. Obydwoje dostali taki sam wyrok. Obydwoje mieli problemy w swoim życiu. Ale jeden z nich był na tyle moralny, albo był jeszcze pod wpływem, i my to rozumiemy w tej chwili, pod wpływem Ducha Świętego, że był w stanie to wyznać. Mhm. Ten drugi już był zamknięty. Dla niego to było wszystko jedno. I w związku z tym nie wolno nam myśleć, że nieważne jak żyjemy, najlepiej to na końcu życia się będziemy modlić i wszystko załatwimy. Tak to się nie dzieje. Tak. To się tak nie uda się tak. Tym bardziej, że nie wiemy, kiedy skończy się nasze życie. Mhm. Może to się skończy dzisiaj, jak wyjdziemy z tej lekcji. Nie wiemy, dlatego warto cały czas być gotowym. I chociaż wielu chrześcijan toczy dyskusję o tym, co znaczy być moralnym, czy Biblia, czy aktualny jest dalej dekalog, to jednak myślę, że dla nas, adwentystów, większym problemem i pytaniem nie jest to, co to znaczy być moralnym, tylko jak być moralnym, jak zachowywać te przykazania, bo wiemy, że nie jest łatwo. I myślę teraz, aby nie rozpoczynać nowej dyskusji, którą moglibyśmy jeszcze drugie pół godziny prowadzić, ale zacytuję fragment z Pisma Świętego, które myślę, że w pewien sposób odpowiada na to pytanie i jest moim życzeniem i dla was, ale i dla wszystkich, którzy słuchają.
Jest to werset z drugiego listu do Koryntian, 3 rozdziału i wersetu 18. 2 Koryntian 3:18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Patrząc na chwałę Bożą, patrząc, czytając Biblię, myśląc o Chrystusie, modląc się do Niego i rozmawiając z Nim, przybywając z Nim codziennie, to jest to, co pozwoli nam spełnić wymóg Boży. To Bóg wtedy będzie mógł w nas działać i Bóg nas zmieniać, a nie my o własnych siłach, ponieważ nic nie potrafimy. Tą myślą chciałbym zakończyć nasze rozważanie, podziękować za udział, podziękować również wszystkim oglądającym nas i studiującym razem z nami przez internet. Chciałbym, abyśmy skłonili teraz czoła do wspólnej modlitwy, a już teraz zapraszam wszystkich za tydzień na kolejne studium biblijne zatytułowane Stworzenie i Upadek. Módlmy się razem z Maksymilianem. Niebiański Ojcze, serdecznie dziękujemy Tobie za to, że mogliśmy przestudiować tę lekcję. Dziękujemy Ci za te teksty biblijne, które pokazują nam, że już od samego stworzenia mamy być Tobie podobni. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to zrozumienie, które nam dajesz. I spraw, abyśmy mogli w naszym życiu osobistym to odzwierciedlać. A tę prośbę składam w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.